Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy, inwestuję 500 plus na kanale WETO. Dzisiaj inwestuję 500 plus we fryzjera. Potrzebuję, otwierajcie to, proszę cię, proszę, trzeci etap już jak najszybciej, albo czwarty. Oby tylko tak ci fryzjerzy wrócili do pracy, bo już też nie chcę wyglądać jak w 2013 roku, że po prostu brałem maszynkę z... Dzisiaj moi drodzy, inwestuję 500? Plus? Nie inwestuję. Trzymam gotówkę. 500 złotych przechowuję i chowam to na następny tydzień, czyli będzie za tydzień, 1000, A jeśli nie będzie dobrej decyzji, nie będzie dobrej okazji inwestycyjnej, to jeszcze dalej na kolejny tydzień. Z tego powodu, że wszystko rośnie. I nie będę szybko już teraz wrzucał, bo, bo jest FOMO na przykład na Bitcoinie, bo Bitcoin przebił 9000 dolarów. Czy to jest gra pod halving? Czy to jest gra pod e, ograniczenie podaży Bitcoina? A może już ta cena podaży bitcoina już dawno była osiągnięta, znaczy ten halving był w cenie dawno. A teraz zobaczcie, co się dzieje po prostu. Jest, jest euforia na rynku, 7 dni, 17% wzrostu bitcoina. Tutaj było już ponad 9000 dolarów. Dużo osób mówi, że ja to halving. No ale przecież halving już wszyscy wiedzieli, że za 12 dni. Wielkie odliczanie, że już ten halving będzie. Czy to jest właśnie wyciągnięcie cen bitcoina bardzo wysoko, żeby odcedzić z siana jakichś młodych mukosów, którzy mówią, o Boże, mam FOMO, muszę kupić Bitcoina, bo jest halving. Dawajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekaw waszego, waszego zdania. No wzrosty są na wielu tutaj kryptowalutach, jest to, no po prostu jak jest napływa kapitał na rynek, to się to się dzieje. Korzystam z Paprika, jakby co, polecam bardzo serdecznie. Dawajcie znać, ja nie wrzucam teraz nic z Bitcoin, oczywiście mam Bitcoin, to jest, teraz cena to jest 37 tysięcy dolarów w złotówkach, ja tam w, na arkuszu kupowałem po 30 tysięcy złotych Bitcoina, więc jest profit, ale sądzę, że, że to jest gra po to, żeby spekulacyjnie odsadzić z siana ludzi. Co się dzieje na złocie? na złocie moi drodzy ceny na mennicy skarbowej na przykład wracają do 8000 ja sprzedałem po 8000 więc jeszcze więc sądzę że to była bardzo dobra decyzja bo zmieściłem się gdzieś właśnie między między ten ten spadek ceny metalu fizycznego i jestem zdania takiego że będziemy też wracali do cen w sensie, Cena papierowego złota i cena fizycznego złota raczej będzie z powrotem wracać. Te premium marże mennicy i dealerów spadają. Tutaj złoto walczyło, żeby przebić się przez 1750 jeszcze raz wyżej, ale na razie na razie ja się sam spodziewam cofnięcia nawet do 1600 dolarów. Dawajcie znać, jakie jest Wasze zdanie na temat obecnego rynku srebra i, i złota. Srebro 15 000. 20 centów 15 dolarów 15, 20 centów Ja sądzę, że bardzo dobrą Tutaj decyzję zrobiłem wyprzedając się Na bardzo dużych cenach Srebra Przepraszam, to jeden z patronów Przedsiębiorca kupił ode mnie Ale On może chciał po prostu Ma na to możliwości, żeby sobie kupić srebro Słuchajcie, bo sprzedawałem po 117 zł 116,50 to jest około Ile to jest? 27 dolarów, 26 dolarów. wtedy wychodzi. Więc 26 dolarów fizycznego, 15 dolarów jest za za papierowe srebro. Wiem, że dużo osób napisze, że nie posiadasz tego w ręku, więc tego nie masz. Ale zakupiłem w zamian za to, kupiłem na inny portfel. Dowiecie się za tydzień jak wygląda temu budowanie tego portfela. Um, na globalnych rynkach kupiłem ETF PSLV, czyli ten ETF sprota zabezpieczony fizycznym srebrem i kupiłem jednostki tego ETF-u, czyli bez tego dużego premium, bez dużego spreadu i marży dealerów i tak dalej, bez tej trudności sprzedaży tego srebra na OLX-ie, czy na szlachetnych inwestycjach, czy na, mam nadzieję, że już niedługo independent gold. Więc sądzę, że to była dobra decyzja. Zobaczymy. Oczywiście dużo było fajnych komentarzy. Właśnie zrobiłem błąd. Zobaczymy. Zobaczymy. Ocenimy to za rok i wtedy pomyślimy sobie, to był błąd, albo, że dobrze coś zrobiłem. I dawajcie znać, jakie jest wasze zdanie na, na rynki złota. W perspektywie trzech miesięcy oraz roku. Dobra? Na giełdach mamy wielką euforię. Są wzrosty, są wzrosty na różnych akcjach, indeksy powracają, S&P mocno, mocno wraca do szczytów z początku marca. Tam testuje jakieś, jakieś, jakieś właśnie, jakieś tam szczyty. Akcje wzrastają, wiecie, to, to po prostu jest, zastanawiam czy, czy to, czy... Czy pod względem informacji estymacji tego, co może się wydarzyć jeszcze w gospodarkach, czy, no zobaczcie, liczba bezrobotnych e, w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 30 milionów. Już tyle osób się zgłosiło po zasiłek. I tu mamy wystrzał tego. E, tutaj mamy, w tym tygodniu zakończony, kwietnia 2020 roku po zasiłek dla bezrobotnych wystąpiło 3,8 miliona Amerykanów. E, to 603 tysiące mniej niż tydzień wcześniej. No, i, i ja sądzę, że takie, takie coś, plus dorzucenie jeszcze um, tego zasiłku czeku na 1200 dolarów, to może, może przynieść jeszcze jakieś spadki. Nie wiem, to jest, żyjemy w jakiejś nierealnej gospodarce, więc nigdy nie wiadomo, czy te akcje po prostu nie wybiją jeszcze większych szczytów przed pandemią. Że pandemii nie było, a wybory już w listopadzie. Głosujcie na Trumpa. Więc nie wiem, po co tutaj jest gra. Dajcie znać w komentarzu, ale po prostu chcę, jestem z boku tej, tej e, wszystkich rynków kapitałowych i te 500 zł sobie przeznaczę na coś innego wkrótce. Mania po prostu, to jest, nikt się tego nie spodziewał, każdy sądził, że na dno polecimy, na rynki nieruchomości polecą na dno, rynki akcji polecą na dno, e, tylko i wyłącznie złoto i srebro wybiją nowe szczyty w ciągu dwóch lat, a tutaj na razie sądzę, że, że po coś jest gra, albo to jest pułapka na niedźwiedzie, pułapka na takich właśnie ludzi, którzy mówią, o FOMO na Bitcoinie, albo FOMO na, na akcje, o kurczę, wracamy znowu na szczyty, znowu jest Hossa. Dawajcie znać w komentarzu, ja decyduję się na to, żeby przechować 500 zł na następny odcinek. Tymczasem mamy jeszcze kilka newsów na. O co tu się wydarzyło? No, przeskoczyło. Przyskoczyło na Weto Media, moi drodzy. Korwiniści tracą, palą, tradycyjnie palą Pity. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten news, żeby go szerować, żeby szerować wszystkie rzeczy, które się pojawiają na Weto Media. Codziennie piszemy różne artykuły oraz linkujemy filmy. Zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście przeczytali, sobie szerowali. A jakby ktoś chciał pisać, to zapraszam do współpracy. Zawsze można. Um, Zawsze można coś fajnego tutaj zrobić wspólnie. I na patronajcie. jeśli ktoś jeszcze nie jest patronem, to współczuję, ponieważ teraz jeszcze wrzuciłem dwa filmy Daniela Piesto oraz Przemka Słomskiego i zaraz e, wrzucam również kolegę kwietnia o bankach centralnych i inwestycjach. To jest od progu 15 plus i 30 plus, bo właśnie od progu 15 plus i 30 plus można sobie zobaczyć dodatkowe materiały, które właśnie dla was teraz nagrywamy. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Trzymam za Was kciuki i proszę Was, żebyście tak napisali jak w ostatnim odcinku, swoje propozycje na long-termowe inwestycje takim w takim horyzoncie 2-3-4 lata, dobra? Będę bardzo wdzięczny. To po prostu ja sobie to wszystko czytam, analizuję sobie spółki, czy, czy altcoiny, czy Wasze pomysły inwestycyjne i prawdopodobnie będę je kupował. Wszystko dla testu i dla zabawy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.